Siemano, siemano, witam serdecznie. Kolejny odcinek, oczywiście Spalionowa w innym wymiarze, widzowie. Koniecznie zostawcie na samym starcie łapkę w górę. Uwaga, klikam tu, pum, łapka w górę. Subskrypcję możecie oczywiście zostawić na tym kanale, żeby być po prostu na bieżąco z każdym materiałem. Serdecznie zapraszam na mój kanał vlogowy, ponieważ tam się pojawiają vlogi i różne takie fajne rzeczy. Ostatnio na przykład zrobiłem tam film, tam wleciał, czekajcie, z czego to był film? Ja już zapomniałem. To był film, w którym musiałem ja przytyć jak najwięcej, a Jagiel musiał jak najwięcej schudnąć. Więc jak chcecie zobaczyć, jak nam to wyszło, koniecznie wbijajcie na tamten kanał. A ja w tym momencie, słuchajcie, przechodzimy do tego, co się działo w poprzednim odcinku, ponieważ byliśmy w tym zamku Herobrine'a i znaleźliśmy arcyklejnot, który jest nam potrzebny do tego, żeby się wyleczyć. I mam nadzieję, że uda nam się go dzisiaj zdobyć, ale ja tam nie mogę iść sam, bo ostatnio był tam jakiś dziwny śmiech. Boję się, że spotkamy tam coś, co nie będzie fajne, więc ja dzisiaj pójdę po Dave'a i razem z nim pójdziemy właśnie w tamto miejsce i mam nadzieję, że uda nam się ten kryształ, czy ten klejnot, to się nazywa arcyklejnot, będziemy mogli, prawda, wykraść, prawda, zabrać i się wyleczyć. Mam nadzieję, że samo dotknięcie go już sprawi, że będę zdrowy. Dzień dobry, Daveson, dzień dobry, nie uciekaj mi. Siemenkę, siemenkę. Siemano, siemano. Jak tam, podrapać cię po ręce, nie swędzi cię? Zostaw tego kikuta, stary. Ej, ty ciągle się pytasz o tą łapę. Jakbyś nie miał innego, co może ja cię po glucie podrapię, co? Albo po tym przymiotacie. Ale w jakim glucie? Ja po prostu jestem zepsuty. Jestem zepsuty, no. Ale wiem, jak, co wiem, ja co też mnie może naprawić. Co? Arcyklejnot, stary, znalazłem arcyklejnot. To jest taki kryształ, który może mnie wyleczyć. I on jest, stary, w zamku tam. Nie wiem, czy wiesz, ale zamek Palionki, ten, który tam był na Palionowie, już nie jest zamkiem Palionki, tylko jest zamkiem Herobrine'a, stary. Tam była głowa tej Palionki i ona się całkowicie zmieniła na głowę Herobrine'a. A w środku jest taki tron, na którym jest tam jakby ten arcyklejnot, stary. Trzeba go zdobyć koniecznie. Co, więc ja bym tam się poszedł. Ale tego nie widziałem, bo tu nie widać, kurde. Właśnie, właśnie, ja tam właśnie poszedłem, bo... Czemu ja tam poszedłem? A, tam książkę znalazłem z kordami. Co widać? Tam widać ogólnie, czy traci się wzrok, czy widać? Nie, widać wszystko, jest git. Jest tak, to jest dalej Palionowo jakby, nie? Więc git. Możemy tam lecieć. Dobra, ja tutaj już sprawdziłem. Patrz, tędy można sobie elegancko wyjść, tu są liany. Oho, proszę, no bo już tędy, prawda, że tak powiem, podróżowałem. No to cyk, lecimy. No to cyk, no to myk. No to myk, Dawidzie, no że tak, zadam ci takie pytanie, prawda, jak samopoczucie na ten dzisiejszy, prawda, jakże przecudowny księżycowy dzień. A więc tak, wstałem rano, jechałem autem do sklepu i z sklepu do domu. Aha. Potem musiałem niestety zrobić nudną rzecz, czyli faktury. Ja też. Potem, tak, no właśnie. Potem nagrałem sobie na inny kanał, potem nagrałem na mój kanał z tobą. No, no i teraz nagrywamy do ciebie. Patrz, ale tak fajny dzień, nie? Nie? Taki sympatyczny, fajny dzionek. Dobra, jeszcze no to sobie. Jeszcze obiad zrobiłem, obiad zrobiłem. No to już tak, ja tele normalnie wleciało. Jo, patrz, widzisz tą głowę? Nie, jeszcze nie. O, teraz widzisz, to jest podmieniona. I tu jestem, tylko teraz tak, stary, czekaj, zanim tam wejdziemy. Jak tu byłem wczoraj, to jak już byłem przy tym arcyklejnocie, nagle usłyszałem taki śmiech i po prostu uciekłem stamtąd, nie wziąłem go, bo obsrałem się, nie? Ale... Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że byłeś już przy klejnocie, miałeś go brać i go nie wziąłeś tylko dlatego, że ktoś się zaśmiał, tak? No, bo myślę, że ktoś mnie atakuje, więc zacząłem uciekać. Nie wiem. No bo, ale stary, słuchaj, podchodzę, już go chcę brać i nagle słyszę takie ja cię sunę, co się dzieje? No to uciekłem, nie? No bo co, będę tam stał i się rozglądał? A może ktoś usłyszał śmieszny żart i się zaśmiał, a to od razu się przestraszyłeś i uciekłeś. Tak, na pewno, tak, zaśmiał się w sposób taki, jakby to powiedzieć... No tak, tak, jeżeli mroczny się zaśmiał, się tak jak ty przed chwilą. Dobra, nie, to było no bardziej to takie naprawdę... Ale bardziej takie ha, ha, ale bardziej takie ha, 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 czy O, to trzecie. Czyli dobra. To nie było to dobra. Trzecie. Dobra. No zobaczcie, stary, jak pękniesz. Gdzie on był? Dobra, stary, chodź, zobacz, tutaj, tam jest, tam na tym całym, jak to się nazywa, na tym tronie takim, jest tam schowany, stary. I słuchaj, no można byłoby to rozwalić, ale ja się boję, co się stanie, jak to rozwalimy. Znalazłem sposób, jak tam obejść, stary, więc możemy... Schowaj tam siekierę, stary. Ja miałem na to już inny plan, no ale dobra. No dobra. Wiesz, jest tutaj dołem, stary, brudnym, kurde, zapchlonym. No jest trochę brudno, ale wiesz, to nie moja wina, że to jest brudno, to nie mój zamek, nie? To do Palionki prędzej. Dobra, tutaj jak przyjdziemy. No tak. Ale stary, łatwa, prosta droga, wystarczyło siekierką leciutko zreperować do. Ale stary, ja mam pewność, co się stanie, jak my to zabierzemy? Ja nie wiem. Wiesz, no w sumie. A co się może stać, że jest klejnot? Dobra, to stary, mam pomysł, robimy taką akcję. Staniesz przy tej bramie, dobra? No. I rozwalisz tą bramę w momencie, jak ja zabiorę ten arcyklejnot i przez tą dziurę szmychamy, dobra? Jesteś gotowy? Czekaj, jest ten arcyklejnot, dobra.
Ej, boję się, że coś się wydarzy, jak my go zabierzemy, nie? Więc dobra, jesteś gotowy? 3, 2, 1, 0. Puh, zabrałem go, zabrałem go. Dawaj. Dobra, nic się nie stało, nic się nie stało. Jest git. Prójemy stąd. No i co? Uleczyłem się, jestem już git? Czemu ja nie jestem git już? Halo? Ty nie musisz tego zjeść albo coś? Nie mogę tego zjeść. No, dlaczego? No, próbuję, nie mogę. Inne rozwiązanie, a może wsadź sobie to w oko? Nie co? Mogę. Też nie możesz? Nie mogę, stary, nie wiem. Dobra. Jak to zrobić. Co z tym możesz zrobić? No właśnie nie wiem, stary. No ale po prostu... Nic? No, ała, mam to w ręce po prostu i ja liczyłem na to, że jak ja to będę miał, to ja nie wiem, mnie to uleczy. Czekaj, wróćmy do mnie na chatę po prostu, bo ja tutaj nie ten, ja boję się, że tu nas zaraz coś zaatakuje. Albo wiesz co, lepsze miejsce, chodźmy do szef... Ty, nie byłem w Chef Cave jeszcze. O kurde, ej! Chef Cave! Stary, ja my to nie byliśmy z miesiąc. Ja nie wiem, jak Chef Cave wygląda teraz, nie? To możemy pójść to zobaczyć. Dobra, tam przetestujemy tego klejnota, nie? Teraz dobra. Tak, tam jak się szło, możemy przez mojego tosta tam pić, zdawać szybko tędy. Dobra, dobra, chyba najszybsza droga tam jest w ogóle. Tak, tylko, no dobra, tam jest jeden wózek, co prawda, ale... Damy radę, się zmieścimy. No to pójdziesz z buta, no. No, pójdę z buta, oczywiście. Dobra. Czekaj, może będzie drugi. Idę. A ty nie masz drzwi do tego tosta? Mam, ale tędy szybciej jest, już to ogarnąłem, że tak rozwalić jest szybciej niż i się tam... Kurde, jak to wygląda. No, tu też, dobra, no to... Ty, są dwa! Goń go! No szybko! Szybko! No nie, z jedzeniem się skończyło, czaisz? Dobra, przebiegnę. Że nie dogonisz go? No nie dogoniłem, ale już byłem tak blisko, stary, już prawie. Ale ja jestem, stary, wolniejszy od ciebie, więc musisz go dogonić. No prawie go dogoniłem, ale już jestem na miejscu, no bo ja po prostu skakałem. No ale dobra, no trudno, mówi się. Dobra. Ha, a ja też. No dawaj, dobra, tutaj nie to wracaj! Nie wygląda. Nie wracaj! Ale nie chcę wrócić, no tak to jest skonstruowane, żeby to... Dobra, jest ta woda, stary, bo ja jej nie widziałem, ja nie? Ja nie mogę, stary! Stary! Mi stanęło serce na chwilę, nie? Jak mi to też, spadaliśmy. Mi też. Dobra, czekaj, no. Mam ten arcyklejnot, patrz, zobacz jak on wygląda. Coś takiego. Ta. I po prostu... Arcyklejnot. Arcyklejnot, tak. Ale gafa. Jaka gafa? Ksirobren zrobił gafę. To się razem pisze. Ta? No mam. To, ale ja nie wiem, czy to jest jakby jego, czy to on to robił, nie? Jak w sensie jakby, ja nie wiem co to jest, tak to się nazywa, no nie wiem, stary, mam to gdzieś, jak to się nazywa, ważne, żeby to działało. Chyba, że to... Aha, pytanie, ej, czekaj! Co? No chyba, że to nie jest prawdziwy arcyklejnot. Co, że fake? No, skoro mówisz, że arcyklejnot się powinno pisać razem, a to nie jest napisane razem, może on wiedział, że ja po niego przyjdę i dlatego tam dał jakiś inny, podrobiony, stary. Uno momento, żebym miał rację, arcyklejnot. No tak, razem. Dobra, stary, razem. Dlatego to nie działa, to jest fejur. Mówisz, kurde, serio? No stary, serio? Nic, no a widzisz, że mnie to uleczyło? Ponoć miało mnie to uleczyć, taka była prawda, nie wiem, taka no, była historia coś tego. No ale może coś trzeba zrobić, kurde, żeby to dobra, zadziałało, dobra, czekaj, stary. Mam tak, klątwa Herobrine'a, patrz, to jest książka. Ta klątwa no. Obrzydza to, co było dobre, złamać się mogą umysły mądre, czyli my. No. To no tak. już doszliśmy do tego. Musimy mądre. Kryształów wiele, lecz jeden je łączy, ten, który włada, z nim przejrzysz na oczy, stary. No więc co, no w oko mam sobie to włożyć? Wetrzy mi to w oko. Dobra, daj. To może trochę boleć. Ała! No czekaj, no przecież nawet nie zacząłem. Ała! Dobra. Jak? I co? No nie wyglądam, jakby mi się poprawiało. Więc chyba nie, no stary, moim zdaniem to jest fejur. Kurde, bo jakąś chałę przyniosłeś, trzeba nowy znaleźć. Kurczę, dobra, no szczerze tam nie ma lawy, ty, bo jakby się to okazało jednak prawdziwy, to... Ej, ale stanowić też, co? Stary, no ja się tak wystraszyłem, nie? Mówię, co ty robisz? A wiesz o tym, że ja nawet nie wiedziałem, czy tam nie ma lawy. To było taki, to było tak... No czekaj, schodzę po niego, biorę go, bo... Kurde, no nie, no to nie może być... Jeżeli to jest fejur faktycznie, to trzeba wykorzystać go do tego, żeby Herobrine myślał, że to jest jednak prawdziwy, chociaż czy ja oszukam go, jak on oszukuje mnie? Chyba nie. No dobra, no to... Czekaj, jak się stąd wychodzi? Gdzie ty idziesz? No właśnie, muszę czemu ty nie wszedłeś tak jak tamtędy? No właśnie, kurczę, nie wiem, szczerze. Tu jest przejście. Nie, ja tutaj czekam, kurczę, elegancko. Już idę na ten. Uwaga, myk, dobra, jestem. Dzień dobry. Gdzie ty jesteś? Tu, po drugiej stronie. Dobra, słuchaj, wydaje mi się, że no? Tak. Szczerze, nie mam pojęcia, co ja mam z tym zrobić. No kurczę, zostałem wydymany tutaj, prawda, na arcyklejnot. Ja myślałem, że po prostu, nie wiem, że mnie to wyleczy. Taka była w ogóle ten, no ale skoro mówisz, że się pisze razem, no to w takim razie, moim zdaniem to jest fejur, nie? Widzowie, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, ale wydaje mi się, że możemy wykorzystać to, że to jest fake,
do po prostu jakby, wiesz, do dowiedzenia się, gdzie jestem prawdziwy, tylko jeszcze nie mam pojęcia jak, więc jakby... No powiem ci szczerze, że ja też nie mam pojęcia, ale na pewno znajdziemy rozwiązanie. Zdecydowanie, to, że tak powiem, nie ulega wątpliwości.